Cieszyn został założony ponad 1200 lat temu i przez stulecia stanowił jedno miasto. Stolica Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku została podzielona pomiędzy Polskę a Czechosłowację, tworząc Cieszyn i Cieszyn Czeski. Mosty przyjaźni i wolności nadal łączyły mieszkańców, granica jednak skutecznie utrudniała między nimi kontakt. W 2007 roku, kiedy Polska i Czechy przystąpiły do układu z Schengen, bariery znikły i dwa miasta znów stały się jednym organizmem. W dzisiejszym odcinku zapraszamy Was na Śląsk Cieszyński, którego zwiedzanie rozpoczynamy od Wzgórza Zamkowego. Kiedy powiedzieliśmy, że się tutaj wybieramy, wielu z Was pisało nam o tym, że musimy wziąć ze sobą dwie dychy. Ale nie wiem dlaczego, bo wejście tutaj było za darmo i nie ma tutaj żadnych biletów. A tak serio, dwie dychy na Wzgórze Zamkowe trzeba wziąć dlatego, że znajdujący się na nich rysunek to właśnie rotunda Świętego Mikołaja. Oprócz niej jest tu też XIV-wieczna wieża piastowska i browar, który ma prawie 200 lat. Nawet wygodne. Mając dwie dychy w Cieszynie, możemy wykorzystać je na przykład na słynne cieszyńskie kanapki produkowane przez tutejszy społem. I za 20 zł takich kanapek możemy sobie kupić prawie 10. No i 2 złote 10. Historia kanapek cieszyńskich sięga już lat 40. XX wieku, ale prawdziwą sławę zyskały one w okresie PRL-u, a najsłynniejsza z kanapek cieszyńskich to kanapka ze śledziem, która trafiła na cieszyńskie stoły dlatego, że Islandczycy, którzy uwielbiają wafelek produkowany właśnie w Cieszynie Prince Polo, nie byli wypłacalni i płacili za polską wódkę i właśnie za Prince Polo za pomocą śledzi. Śledzie trafiły do Cieszyna, skąd w miejscowym społem zostały przeniesione na kanapki i podbiły serca cieszyniaków oraz przyjezdnych. Cieszyn powstał 1200 lat temu i według legendy został założony przez trzech braci, Leszko, Bolko i Cieszko, a jego nazwa pochodzi od tego, że bracia, kiedy się spotkali, bardzo się cieszyli i według legendy spotkali się właśnie przy tej studni trzech braci. No i w Cieszynie znajdziemy bardzo dużo różnych miejsc, które nazywają się coś tam trzech braci, kawiarnia trzech braci, hostel trzech braci, no i to nie jest tak, że jest po prostu jakiś trzech braci w Cieszynie, którzy trzymają w rękach cały przemysł i cały biznes, tylko właśnie ta nazwa pochodzi od tego, że zostało założone przez tych trzech braci te 1200 lat temu. W polskiej części Cieszyna znajdziemy tak zwaną Wenecję Cieszyńską. Jest to wąska, urokliwa uliczka, która nazywana jest Wenecją dlatego, że przepływa tutaj kanał. W przeszłości znajdowały się tutaj garbarnie, ale niedawno została odnowiona i obecnie jest to jedno z najczęściej wybieranych miejsc na spacer, randkę w Cieszynie, nie w Wenecji. Cieszyn Polski i Cieszyn Czeski to tak naprawdę jedno miasto, które po 1100 lat istnienia zostało podzielone w 1920. Część znalazła się po stronie polskiej, to jest właśnie obecny Cieszyn, a część po stronie czechosłowackiej i to jest ten tak zwany Cieszyn Czeski. Przez 100 lat na Oldzie funkcjonowała granica, która była pilnie strzeżona. Nie można było sobie od tak przechodzić. Dziś mamy tu też granice, ale przejście jest swobodne. Tutaj mamy różne znaki, ale zobaczcie na to. Most to jest po czesku ławka. Jeśli spacerując po Cieszynie zgubicie drogę i będziecie zastanawiać się, czy jesteście po stronie czeskiej, czy po stronie polskiej, to łatwo to sprawdzić. Jeśli na znakach drogowych widzicie ludzi w śmiesznych czapkach, to znaczy, że jesteście w Czechach. Gdzie masz czapkę, Kasia? Jesteśmy w Czechach. Gdzie jest czapka twoja? Na czeską stronę Cieszyna warto wybrać się na piwo oraz na obiad. Piwo to jedna z rzeczy, które dzielą Cieszyn, bo w Polsce nalewane jest w zupełnie inny sposób. Będąc w Czechach, koniecznie spróbujcie smażonego syra, czyli sera, który, jak sama nazwa wskazuje, jest smażony. Bardzo się ciągnie i jedzony jest zazwyczaj z sosem tatarskim. Niby pożar, a nigdzie się nie pali. No i w Czechach oprócz dziwnych znaków mają też dziwne jagody. I jaka to jagoda? Dziwna.
Po podziale Cieszyna w 1920 roku po stronie czechosłowackiej zostały zakłady przemysłowe i na przykład dworzec kolejowy, a po stronie polskiej zabytkowa Starówka i wzgórze zamkowe. Na widziska to wagon wychod, najlewniejsi dostępne jezdenki. A po czesku, czerstwe to świeże. Kiedy ktoś mówi Cieszyn, mi na myśl przychodzi pięć rzeczy. Cieszynianka, Cieszynka, Cieszynit, kanapki cieszyńskie i Prince Polo. Kanapki cieszyńskie już wam pokazaliśmy. Cieszynianka to nie tylko mieszkanka Cieszyna, ale również kwiatek typu alpejskiego, który właśnie w tym regionie jest spotykany. Cieszynka to takie piłkarskie coś, co robią piłkarze, ale również strzelba, która jest wytwarzana w Cieszynie. Ale dla mnie najbardziej kozackim słowem związanym z Cieszynem jest cieszynit. Jest to taki minerał, który właśnie znajduje się też w okolicach Cieszyna. No i mi kojarzy się bardzo z kryptonitem, który pokonywał Supermana. Więc Cieszyn ma swój kryptonit, który nazywany jest cieszynitem. Zaintrygowani tematem cieszynek postanowiliśmy zbadać go u źródła, udając się do warsztatu ostatniego cieszyńskiego rusznikarza, pana Jerzego Wałgi. Cieszynki to produkowane od XVI wieku strzelby myśliwskie, które wykorzystywano głównie do polowań na ptactwo, czemu zawdzięczają swoją drugą nazwę – ptaszynki. W czwartej księdze pana Tadeusza wspominał o nich sam Adam Mickiewicz. A ta mniejsza to jest... To jest pistolet w stylu cieszyńskim, a tu jest prochownica cieszyńska. Tak wyglądały w XVI wieku prochownice, którymi nosili myśliwi. Czyli pojemniki na czarny proch. Stworzenie cieszynki jest bardzo pracochłonnym zadaniem. Przygotowanie jednej sztuki zajmuje nawet kilka miesięcy. Po polskiej stronie Cieszyna też piwo odgrywa ważną rolę i do niedawna sztandarowym piwem z Cieszyna było piwo Brackie. Niestety w ostatnich latach było z nim troszkę afer i tak naprawdę obecne Brackie to już nie jest to Brackie co kiedyś, ale idziemy zobaczyć, jakie inne lokalne piwa możemy spróbować w Cieszynie. Historia piwa w Cieszynie sięga czasów średniowiecza. Od dawna znajdował się tutaj browar miejski, ale w 1846 roku powstał browar książęcy, w którym się właśnie znajdujemy. Browar ten zasłynął piwem brackim, które było popularne w całej Polsce. Później stał się częścią grupy Żywiec, a obecnie ważone są tutaj takie kraftowe, rzemieślnicze piwa, których jest kilkanaście rodzajów. Co roku organizowany jest m.in. konkurs domowego piwowarstwa i piwo zwycięzcy ważone jest właśnie w tym browarze. Poza Cieszynem w euroregionie Śląsk-Cieszyński jest jeszcze sporo fajnych miejsc, które warto odwiedzić. Korzystając z okazji, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do domu Zieleń Przytulia, który bierze swoją nazwę od rośliny, której sok podobno chroni przed strzygami, utopcami i złymi mocami. Dowiedzieliśmy się trochę o właściwościach i zastosowaniu występujących w Beskidzie ziół. Zostaliśmy też poczęstowani kołoczem i brańską herbatą. Mieliśmy krótki postój w pijalni w Dwustroniu, a potem pojechaliśmy zobaczyć chatę Kawoloka, czyli muzeum etnograficzne założone w domu regionalisty, gawędziarza i twórcy instrumentów ludowych Jana Kawoloka. Chatka była niewielka, ale za to bardzo klimatyczna. W pachnącej drewnem góralskiej izbie oglądaliśmy archaiczne przedmioty codziennego użytku. Miałam okazję trzymać w swoich dłoniach jeden z eksponatów – ponad stuletnią misę. Następnie udaliśmy się na Trójstyk, czyli miejsce, gdzie łączą się ze sobą granice Polski, Czech i Słowacji. Bus został w Polsce, Wojtek poszedł na rekonesans na Słowację, a mnie wciągnął las i słońce przebijające się przez liście i pajęczyny po czeskiej stronie. Północna część Śląska Cieszyńskiego to małe, urokliwe miasteczka i pałace, które warto odwiedzić, na przykład podczas wycieczki rowerowej. Podczas naszej wycieczki trafiliśmy nawet na odsłonięcie pomnika austriackiej hrabiny. Dobra pani z Kończyc Wielkich zasłynęła wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jako filantropka i działaczka społeczna. Na polsko-czeskim pograniczu znajduje się też żelazny szlak rowerowy, licząca ponad 40 km trasa przebiegająca przez dwa kraje, w okolicy której znajduje się wiele ciekawych punktów, przy których warto zrobić sobie postój. Najważniejszym punktem 43-kilometrowej pętli jest czeska miejscowość Karwina. W Karwinie po raz kolejny zjedliśmy smażony ser, którego wielkim fanem jest Wojtek, i przespacerowaliśmy się po zabytkowej Starówce.
Oprócz wizyty na rynku udaliśmy się też do pobliskiego parku, stworzonego w 1804 roku jako park zamkowy w stylu angielskim. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a my nacieszyliśmy się jego ostatnimi promieniami. Naszą wycieczkę po Śląsku Cieszyńskim zakończyliśmy w Jastrzębiu Zdroju. W Galerii Historii Miasta obejrzeliśmy wyposażenie i wygląd śląskiej chaty z przełomu XIX i XX wieku. Po przejściu do kolejnej sali ukazały nam się nawiązujące do górniczej historii miasta rzeźby, wykonane w węglu i graficie. Ostatnią z odwiedzonych przez nas wystaw było moje M, która pokazywała typowe wnętrze mieszkania z lat 70. Niemal dokładnie tak samo wyglądało moje pierwsze mieszkanie, które wynajmowałem z kolegami podczas pierwszego roku studiów. No, może poza czarno-białym telewizorem i innym sprzętem AGD, który u nas był trochę nowocześniejszy. Na sam koniec przeszliśmy się jeszcze po Parku Zdrojowym, w którym zachodzące słońce dało nam sygnał, że powoli czas wracać do domu.